głowę. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z dietą, zaczyna swoją przygodę z odchudzaniem Hashimoto, ma ochotę coś zmienić, do tej pory odżywiał się źle i chce sobie wejść na kilka dni takiego detoksu, to okej, może to zrobić. Natomiast z takim założeniem, że za chwilkę wyjdę z tej diety, to jest takie nałożenie sobie trochę restrykcji, żeby przetrwać i potem ta kolejna dieta, tak jakby już wyjdę z tego detoksu, nie będzie taka straszna i nie będzie taka zła. Natomiast zasadniczo wszelkie tendencje i tak jakby teorie przepisujące dietą sokową, cudotwórcze działanie detoksykujące, niestety nie mają racji bytu. Dlaczego? Dlatego, że substancje toksyczne i metale ciężkie gromadzimy w naszym organizmie całymi latami, one są wprowadzone głęboko w naszych narządach wewnętrznych. Niestety kilka dni detoksu nie jest w stanie tego usunąć, nawet jeżeli byśmy wprowadzili najlepsze soki na świecie, to kilka dni nie spowoduje, że nagle całość metal ciężki z naszego organizmu się usunie. To, co jest pozytywnym elementem takiej diety, to jest to, że dzięki temu, że w takiej diecie warzywno-owocowej, ale tutaj nie sokowej, tylko takiej, która bazuje jednak na całych warzywach i owocach spożywanych w całości, pozytywnym aspektem jest to, że bardzo mocno zwiększamy ilość wody i błonnika pokarmowego zawartego w tych warzywach i owocach. Błonnik pokarmowy to jest taki składnik, który ma tendencję do tego, że on trochę jak taka szczotka chłonie, przechodząc przez jelita, chłonie wszystkie substancje z zakamarków, niedotrawione jedzenie, resztki pokarmowe, substancje toksyczne. To wszystko zmiata jak taka szczotka i wymiata z naszego organizmu, więc oczyszczamy nasze jelita w ten sposób i oczywiście wtedy częściej mamy miejsce w toalecie. Jeżeli ktoś mówi o takim działaniu oczyszczającym takiej diety, jak najbardziej tak, to ma miejsce i to może w jakiś sposób pomóc wejść na docelową dietę. Natomiast najgorszym pomysłem jest stosowanie takiego postulatu leczniczego, który ma załatwić całą sprawę i wejdziemy na kilka dni detoksu, a potem wracamy do swojej starej diety i wszystko jest załatwione. Absolutnie nie. I to wszystko, czym też przestrzegam przy tym, że jeżeli ktoś chce zrobić to jednorazowo, na takiej zasadzie, że teraz zaczynam, bo ja najpierw na to, a potem zacznę zmieniać swoje żywienie i zacznę robić to wszystko, o czym pani Anna w układzie mówiła, to okej. Okay. Natomiast jeżeli to zrobimy jeden raz, bo są takie osoby, które wchodzą na tego typu detoksy co miesiąc, co dwa miesiące, bo one za chwilę zaczynają dietę i za chwilę zaczynają wszystko zmieniać od początku i chcą zmienić całe swoje życie o 180 stopni. Tutaj problem jest taki, że to są diety, które są bardzo niskokaloryczne, czyli spożycie kalorii z samych warzyw i owoców, jeżeli nie dodajemy do tego źródła białka i tłuszczu, jest na tyle niskie, że mamy dietę, która jest zdecydowanie poniżej naszego zapotrzebowania, dostarczamy naszemu organizmowi za mało energii w stosunku do tego, co on potrzebuje. Jeżeli zrobimy tak jeden raz, zazwyczaj nic się nie stanie, nie będzie konsekwencji, poradzi sobie nasz organizm z tym wszystkim. Jeżeli zrobimy tak wiele razy, stosujemy takie rzeczy przewlekle, dodatkowo jemy jak burbelek i staramy się jeść jak najmniej, żeby jak najmniej przytyć, to niestety nasz organizm jest na tyle inteligentną machiną, że troszeczkę ja to nazywam takim wprowadzaniem się w tryb oszczędzania baterii. Zamiast zużywać swoje zapasy, czyli na przykład ubierną tlenkę tłuszczową, nasz organizm przy przewlekłym przekładaniu się i przy przewlekłym spożyciu zbyt małej ilości kalorii dostaje informację do naszego organizmu, że jest deficyt energii i ja muszę oszczędzać. Nasz organizm zaczyna zwalniać wszystkie procesy i zaczyna zwalniać jeszcze bardziej w stosunku do tego, jak było wcześniej, zaczyna oszczędzać jeszcze bardziej w stosunku do tego, jak było wcześniej, więc zamiast spalać energię, zaczyna ją gromadzić. I tutaj takim błędem kołem właśnie jest stosowanie często tego typu detoksów, dlatego że wtedy możemy po prostu zaburzyć sobie dalej metabolizm. Co nie zmienia faktu, że oczywiście przejadanie się jest złe, ale każdy z nas ma coś takiego jak zdrową przemianę materii, którą bardzo łatwo jesteśmy w stanie sobie policzyć i można w prosty sposób, zgodnie z wzorem, który jest dostępny w internecie, policzyć, jakie jest minimum dla naszego organizmu. I to jest takie minimum, którego absolutnie nie powinniśmy przekraczać, czyli nie powinniśmy jeść mniej. Jeżeli ktoś przekracza tą granicę, to niestety wtedy zwalnia sobie metabolizm i tego typu posty są bardzo łatwą drogą do tego, żeby sobie ten metabolizm zwolnić. I teraz tak, troszeczkę powiem o suplementacji. Zasadniczo w żywieniu jest tak, że dieta powinna zawsze stanowić podstawę tego, co dostarczamy do swojego organizmu. Natomiast są takie substancje i są takie przypadki, kiedy ewentualnie możemy rozważyć sięgnięcie po coś więcej. Natomiast musimy to zrobić z głową. Rzeczy, które możemy rozważyć w przypadku diety osoby z Hashimoto, które często są stosowane w praktyce, to jest witamina D, o której już powiedziałam. To są kwasy tłuszczowe
omega-3, albo dla osoby, która nie jest w stanie zjeść ryb z jakiegoś powodu, albo dla osoby, której tak jakby jeszcze mocniej musimy wyciszyć te stany zapalne i musimy się skupić na tym, żeby zwiększyć spożycie. Kolejna rzecz to jest selen. I tutaj też się na chwilkę zatrzymam. Selen jest polikiem, którego suplementacja przynosi pozytywne efekty i pozwala zmniejszyć stany zapalne i wyciszyć na przykład właśnie przeciwdziałanie DHO. Natomiast te efekty utrzymują się tylko i wyłącznie u osób, które mają wcześniej stwierdzoną niedobór selenu. Dlatego profilaktyczne stosowanie selenu, które jest obecne chyba we wszystkich preparatach, które są zalecane przez Hashimoto, bo już powstały suplementy dla Hashimoto, nie do końca powinno mieć rację bytu, dlatego że w sytuacji, kiedy ktoś nie ma stwierdzonego niedoboru selenu i ten selen suplementuje, ryzykuje, że przekroczy poziom toksyczny selenu. A poziom toksyczny selenu może narobić jeszcze więcej szkód niż pożytku i może na przykład zwiększyć ryzyko cukrzycy. Więc tutaj selen tak, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mamy stwierdzony niedobór, czyli wcześniej robimy badania, które mamy zweryfikować. Kolejna rzecz to jest cynk. Cynk też jest ewentualnie suplementowany, natomiast raczej u osób, które mają bardzo duże problemy z spożyciem lub bardzo duże osoby z, bardzo duże problemy z wchłanianością tego cynku, ponieważ sam sobie jest łatwo do zrealizowania z dietą, jeżeli jemy produkty zbożowe, podmiot jak wystaje, jeżeli jemy mięso i mamy ogólnie pełną wartościową dietę, to tutaj raczej z cynkiem nie ma problemów, żeby zrealizować zaprzeczkowanie. I to, o czym powiedziałam wcześniej, to są probiotyki, czyli też ze względu na to, że szwankuje nam układ odpornościowy, który się dzieje, tak bardzo często najpierw zaczynamy od tego, żeby tej to troszeczkę podregulować i zwiększyć, że tak powiem, naszą armię ochronną w postaci naszych bakterii i DOK. Tego się już tak. Nie będę mówić jaka, dlatego że tutaj nie są w tej dziedzinie. To, co chcę powiedzieć, to to, że nie ma aktywności fizycznej, która jest zalecana specjalnie dla osób Hashimoto i każda inna jest zła, dlatego że tak naprawdę z każdą aktywnością fizyczną jest zupełnie inaczej. Są osoby, które naturalnie są wytrenowane na tyle, że mogą sobie pozwolić na więcej i trenować intensywnie, mając Hashimoto, nic im się nie dzieje. Natomiast jeżeli ktoś dopiero wstał z kanapy, nie robił dotychczas nic i nagle zacznie chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu i robić bardzo intensywne treningi, to tylko daje sygnał, że można sobie zrobić krzywdę i po prostu wprowadzić stan tarczycy, że tak powiem, stan zapalny i stan stresowy, przez co pogarszamy sobie wyniki. Co nie zmienia faktu, że jakakolwiek forma aktywności fizycznej jest zalecana, ja się na tym dłużej wykładać nie będę. Tutaj jest miejsce, w którym tak jakby są specjaliści, którzy się tym zajmują i oni się zajmują, żeby tą aktywność fizyczną dostosowaną do danej osoby prowadzić. Co robi Hashimoto? Żyć w zgodzie ze swoją chorobą i obserwować organizm. Tak jak powiedziałam na początku i będę to powtarzać, to nie jest wyrok, to jest choroba, z którą żyjemy, to jest choroba, nad którą potrafimy zapanować, jeżeli dobrze się prowadzimy i trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Czasami, jeżeli Hashimoto daje nam troszeczkę popalić, daje nam kość, trzeba sobie tak zorganizować życie, żeby na przykład chwilkę odpocząć. Trzeba nauczyć się pracować nad swoim stresem i kontrolować reakcje na stres. Na przykład tutaj niektórym bardzo pasują zajęcia grupowe, niektórym bardzo pasują takie zajęcia typu yoga, więc tutaj to jest kwestia tak jakby już indywidualna. I mieć wpływ na swój styl życia. To, co jest ważne, to, żeby się Państwo nie rzucali na magiczne diety, czyli na te rzeczy, o których powiedziałam, i na bardzo ścisłe protokoły eliminacyjne, tylko najpierw zaczynamy od podstaw, od tego, żeby ta dieta była poukładana pod kątem diety przeciwzapalnej, a dopiero potem zaczynamy wchodzić w jakiekolwiek eliminacje. Suplementację rozważamy indywidualnie i oczywiście dbamy o ruch. I teraz tak, ja wiem, że to, co powiedziałam, jest mocno teoretyczne. Starałam się i tak mówić językiem polskim i praktycznym i dawać konkretne przykłady produktów, które jemy. Natomiast to jest teoria. I zawsze spotykam się z czymś takim, że no dobrze, a to co ja mam zjeść na śniadanie na przykład, tak? Bo to jest tak naprawdę taki temat, że to co ja z tych wszystkich teraz nie mam ugotować. I specjalnie dla Państwa mam przygotowany jadłospis przygodowy dla osoby Hashimoto. To będzie jadłospis, który nie jest indywidualny i nie jest dostosowany do każdej osoby w zależności od tego, co tej osobie jeszcze ewentualnie dodatkowo dolega. Natomiast jest uniwersalny i spełnia 100% zalecenia diety przeciwzapalnej. Jeżeli ktoś chciałby taki jadłospis przykładowy
dostać, żeby sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, co się gotuje, jak się gotuje i w jaki sposób komponować te propozycje potraw, aby to przełożyć trochę na kulinaria i na nasze życie codzienne, wystarczy nam je napisać. To jest mój adres mailowy. I każda osoba, która napisze, że jest stąd i takiego jadłospisu potrzebuje, ja taki jadłospis udostępniam. Tak jak powiedziałam, nie jest to dieta, która jest dostosowana do każdego. Jeżeli ktoś jednocześnie nie może jeść glutenu, nie może jeść na białko, ma inne choroby współwystępujące, ten jadłospis może nie być idealny dla tej osoby. I wtedy tak jakby już indywidualna kwestia, żeby ten jadłospis do siebie dostosować. Natomiast tak celem przełożenia tego, co dzisiaj mówię, na praktykę i na sprawdzenie, co ja mam zjeść na obiad, co ja mam zjeść na śniadanie, w takim razie, skoro mam jeść to i to i to, a tego nie jeść, tak jadłospis mam przygotowany i po prostu w wersji elektronicznej każdemu bez problemu udostępnię, żeby pokazać, w jaki sposób taka dieta przeciwzapalna może wyglądać. Dieta może być smaczna, przyjemna i fajna w gotowaniu, bo dieta ma być przyjemnością, jedzenie ma być przyjemnością, dlatego też mówiłam o tym, żeby skupiać się na tym, kiedy jemy posiłek, a nie odnosić się na czasie na mejda. Tak, aby to nie była kara, tylko pewnego rodzaju styl życia i nawyk, który wypracowujemy, a nie też jakieś szerokie eliminacje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, chce poszerzać swoją wiedzę i uczyć się tego, poradnie, którą prowadzę i zespół, który prowadzę dietetyków, od jakiegoś czasu prowadzi tak zwaną Akademię Hashimoto. Mamy dwa elementy, na których pracujemy. Mamy swojego bloga na stronie NutriBus i specjalną zakładkę dieta Hashimoto, na którym publikujemy regularnie wiedzę, analizujemy dany temat, dany składnik dokładnie niż jak tutaj powiedziałam, bo w jednym wykładzie wszystkiego Hashimoto zawrzeć się nie da. Natomiast tam regularnie publikujemy artykuły i można się dokształcać. Dla osób, które na tej podstawie mają pytania, chcą mieć inspiracje dotyczące przepisów, chcą mieć wsparcie i dyskutować na temat diety Hashimoto, prowadzimy też naszą grupę na Facebooku, jest to dieta Hashimoto. Grupa rośnie bardzo intensywnie, więc dzieje się tam coraz więcej. Jest to grupa, którą moderujemy my, specjaliści w Nutribusie. Więc czytając cokolwiek na tej grupie, mogą Państwo mieć pewność, że to jest dieta, która jest sprawdzona, ale tak jakby wiedza, która jest sprawdzona. Czyli jeżeli nawet ktoś poleci jakiś model dietetyczny, to my zawsze staramy się skomentować tak jakby jak to wygląda i w jaki sposób się do tego odnieść, aby troszeczkę ten nadlink informacyjny w internecie wyprostować, ponieważ to, że mamy XXI wiek i mamy bardzo dużą dostępność informacji w internecie również na temat diety, z jednej strony jest bardzo pozytywnym elementem, bo coraz więcej osób dba o swoje żywienie, natomiast akurat w przypadku Hashimoto powstał tak duży nadlik, że naprawdę można złapać się za głowę i nie wiedzieć, co w takim razie w końcu jeść, które eliminacje mają być zastosowane i w jaki sposób to ma wyglądać. A to jest troszeczkę prostsze niż próbujemy szukać dziury w ciałach całym, więc też ta grupa powoduje, że tutaj cały czas edukujemy właśnie mocni nasze w tym, w jaki sposób żywić i motywujemy, jeżeli mają spadki motywacyjne, jeżeli chodzi o ciała, jak chcą przejść na dietę, że tak powiem, restauracyjną. Z mojej strony to wszystko i teraz w takim razie, jak są pytania, to zapraszam.